Nas na drogach życia i powtórzyć to, co powiedział apostołom w Wieczerniku. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, a ja to spełnię. Zatem przybliżmy się do Pana, uczestniczmy jak najchętniej i najczęściej w ofierze mszy świętej, aby czerpać z tego źródła zdroje własne. Na początku Eucharystii przepraszajmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem
myślą, mową, uczynkiem i zachowaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Pomódlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez chrzest święty dałeś nam nowe życie. Umacnij w nas działanie wielkanocnego sakramentu, abyśmy przy pomocy Twojej łaski przynosili obfite owoce chrześcijańskiego życia i osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W następny szabat po kazaniu Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do Boga. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem Cię światłością dla Boga, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali się i uwielbiali Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swych granic. A oni, otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty. Oto Słowo Boże. I ziemia ujrzała swego Zbawiciela. I ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda, zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość, wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Powołaj z radości na cześć Pana cała ziemia. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Alleluja, alleluja, alleluja. 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 Alleluja.
słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Alleluja. Alleluja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także mi Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Oto słowo Pańskie. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni. To niewiarygodna obietnica. Kto z nas mógłby przewyższyć Jezusa w czynieniu cudów i czy możemy wyobrazić sobie większe dzieła niż uciszenie burzy na morzu, przywrócenie wzroku niewidomemu, czy wskrzeszenie umarłego? Jakże zatem my, ludzie słabi i ograniczeni, możemy czynić takie i większe cuda? Otóż nie my, ale sam Bóg chce je czynić przez nas i Jezus właśnie to chwilę przed tym oznajmił. Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Na początek powiedzmy więc sobie jasno, że wszystkie dzieła, jakie czynimy, nie dokonują się naszą mocą. Każda wysłuchana modlitwa, każda przebaczona krzywda, każda dobra rozmowa bierze się stąd, że Jezus dokonuje tych dzieł w nas i przez nas. To bardzo ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że Jezus, mówiąc o wielkich dziełach, jakich będziemy dokonywać, ma na myśli nie tyle spektakularne cuda, które wszystkich wprawiają w zadziwienie, ile przede wszystkim te niewidoczne, w których dokonuje się przemiana słabych, grzesznych ludzi w kochające, pokorne i pełne wiary dzieci Boże. Przemiana najpierw nas samych, a potem tych, do których pójdziemy, z czystym sercem i pełnym mocy Słowem Bożym. Jeśli zatem Słowo Boże będzie w nas żyło, będziemy mieli moc czynić największe cuda, cuda przemiany ludzkich serc. Czy wezwanie do ewangelizacji wydaje ci się trudne, a może nawet niemożliwe do wykonania? Jeśli tak, nabierz ducha. Jezus zapewnia, że twoje wysiłki mają sens. On jest w tobie i będzie przez ciebie działać.
w jakikolwiek sposób ewangelizujesz przez osobisty przykład życia, słowo czy modlitwę wstawienniczą, pamiętaj, że nie czynisz tego sam. Jezu, Ty powiedziałeś, że przy Twojej pomocy mogę dokonywać większych dzieł niż Ty. Dziękuję Ci za tę wspaniałą obietnicę. Amen. O cokolwiek prosić nie będziecie w imię moje, to ja spełnię. Przynagleni tym Chrystusowym zaproszeniem, módlmy się wspólnie w intencji nowych i świętych powołań zakonnych, kapłańskich i misyjnych, aby nigdy nie brakowało następców ewangelizacyjnej działalności Pawła i Barnaby, Ciebie prosimy. W intencji rządzących, aby posiadaną władzę i możliwości wykorzystywali do budowania dobra wspólnego społeczeństwa, Ciebie prosimy. Intencji walczących z religią chrześcijańską i wrogo nastawionych do Chrystusowej Ewangelii, aby otrzymali łaskę wiary i nawrócenia, Ciebie prosimy. W intencji dzieci przygotowujących się do pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii, aby pielęgnowały w sobie pragnienie częstego spotykania się z Panem Jezusem na modlitwie i w sakramentach świętych, Ciebie prosimy. W intencji zmarłego Mariana, zmarłych z naszych rodzin, naszej wspólnoty, aby mogli spotkać się ze świętymi na wiecznej uczcie w niebie, Ciebie prosimy. W intencji naszej parafii, naszych rodzin, abyśmy swoim prawdziwie chrześcijańskim życiem umieli innych przyprowadzić do Chrystusa, Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony, Panie Jezu Chryste, Ty nieustannie okazujesz nam swoje zbawienie oraz objawiasz swoją sprawiedliwość, miłość i dobroć, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie, tę pochwałę. Dajmy Panu Bogu naszemu.
prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławami, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Paska. On bowiem nie przestaje się zaraz ofiarować i stawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią was Pana starnych, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia Twojej chwały. O Słowa na wysokości, składając łamę i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj o Twoim słudze Marianie, którego z tego świata wezwałeś. Do siebie spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętym Sebastianem i Szymonem z Lipnicy i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zostali wezwani na Jego ucztę. Ani nie jestem godzien,
abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Pana Jezusa w komunii duchowej. Pragnę Cię przyjąć, Panie, z tą samą czystością i pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka,
duchem i żarliwością świętych. O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko, pragnę Cię posiadać w mej duszy. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą. Nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. Modlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi darami. Pokornie Cię błagamy, aby ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa intencji synodu. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, zgromadzeni we wspólnocie Tarnowskiego Kościoła, pragniemy owocnie przeżyć synod diecezjalny. Prosimy Cię, Ojcze, pełen miłosierdzia, napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan na ludzkości, otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. Błagamy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii, budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. Wzywamy Cię, Duchu Święty, Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła Tarnowskiego w jedności z samym Kościołem Powszechnym. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Święty Stanisławie Szczepanowski, święci Świeradzie i Benedykcie, święta Kingo, wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas przeciw niegodziwości i zasadzką swego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich krążą, mocą Bożą zwróć do piekła. Amen. Teraz będzie litanie do Matki Bożej. To nabożeństwo ofiarujemy w intencjach, z którymi tutaj przychodzimy. Nasze prośby, nasze dziękczynienia zanieśmy do Boga przez wstawnictwo Maryi. O zbawcza hostio godności, co Yeah.
Matko nieskalana. Oh.
Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. A za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, radź nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radowością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
miał post zrobiony, korzeniowy. Nie?